organizujemy festyn. Chcieliśmy ten festyn już zorganizować przed 2 laty, ale nasze plany pokrzyżowała pandemia. A co dzisiaj na festynie? Na festynie na pewno można zobaczyć te oto samochody, zobaczyć sprzęt strażacki, który jest niezbędny do pracy strażaka. Mamy także w planie i myślę, że około godziny 17-17.30 pokaz mody strażackiej. To jest taki nowum. Z tym jeszcze chyba nikt się nie spotkał, także trudno szukać tego, co zobaczymy w zabudowie na wybiegach Mediolanu czy Paryża, tak? Także mamy też grilla, mamy też szejki truskawkowe, dla dzieci są gry zabawy, mecz strażacy reszta świata, także dużo ciekawych i fajnych rzeczy. Jest to ważne i potrzebne, szczególnie w tym czasie po pandemii, tak? Ludzie są tego głodni, sami doświadczamy, że byliśmy ograniczeni przez te praktycznie 2 lata, tak? Nie mogliśmy się spotykać, wychodzić i teraz się otwieramy i wszyscy chcemy takich właśnie między innymi spotkań. Wszyscy są spragnieni tej otwartości, tego, żeby pobyć po prostu przez chwilę razem, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. A inicjatywa taka oddolna, strażacka, myślę, że bardzo interesująca, da możliwość, powiedzmy, skorzystania z tej bogatej akurat oferty, którą przygotowali strażacy i spędzenia ze sobą kilku godzin, już myślę, w takich warunkach normalności. I obyśmy te warunki akurat mieli przez jak najdłużej. Zabudów w chwili obecnej ma około chyba 40 kilku czy 50 osób w swoim składzie. I jest to największa akurat jednostka na terenie gminy Zabudów. Bardzo szybko myślę, że się rozwija. Oczywiście rozwój strażnicy oraz jednostki straży nie jest możliwy bez jakiegoś wsparcia finansowego. Współpracujemy z szeregiem instytucji. W tamtym roku, o czym wszyscy chyba wiedzą, no może nie stał się cud, bo to są realia, jednostka w Zabudowie otrzymała 2 nowe wozy strażackie. I jeden z projektu transgranicznego, zresztą po raz pierwszy realizowanego w historii w ogóle gminy zabudowskiej, a drugi w ramach takiej współpracy właśnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszem oraz innymi instytucjami we wsparciu finansowym budżetu gminy Zabudów. Tak więc myślę, że tutaj jak spojrzymy w jedną stronę, stoją te wozy, myślę, że nie mają się czego po prostu wstydzić. Generalnie, jeśli spojrzymy na strażaków jako ochotników, bo tak naprawdę mówimy o ochotniczej straży pożarnej, pełnią naprawdę bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu każdej gminy. Jak spojrzymy na zaufanie społeczne, to jest to niejako zawód, chociaż nie mogę powiedzieć, że to jest zawód, to jest hobby, to jest pasja w przypadku ochotników i cieszą się naprawdę przeogromnym zaufaniem tym społecznym. Mogą liczyć mieszkańcy naszej gminy, praktycznie mieszkańcy całej Polski, na wsparcie, na opiekę ze strony strażaków. Są zawsze w momentach, gdy są potrzebni. A poza tym myślę, że o strażakach można powiedzieć, tak mówiąc kolokwialnie, są, jak widać, zarówno do tańca, jak i do różańca. Także jeżeli coś się dzieje, to razem z nimi. A jeżeli jest zagrożone życie ludzkie, bądź też mienie ludzkie, to zawsze śpieszą na pomoc. Oby oczywiście tych wyjazdów mieli jak najmniej, ale żeby dobrze sprawowali swoje funkcje, muszą być również dobrze wyposażeni. O co zabiegamy jako władze gminy.